Cześć, tu Ernest! Słuchajcie, dzisiaj po południu przyjechała do mnie sekretna paczka od Epic Games. Za chwilę sobie do niej zajrzymy, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym bardzo podziękować Epic Games za prezent oraz wam za rozwijanie tego kanału. Mam też kilka rzeczy do rozdania. Za chwilkę wszystkiego się dowiecie. Dobra, otworzyłem paczuchę, no i pora to otworzyć. O cholera! Dobra, tego się nie spodziewałem. To nie tylko są rzeczy z Fortnite'a, ale też są rzeczy z Gwiezdnych Wojen. Ale to za moment. Zobaczmy, co jest tutaj. Fortnite, cześć! Z okazji świąt wysyłamy ci kilka upominków, aby umilić tobie przygody w drugim rozdziale Fortnite. Życzymy wielu królewskich zwycięstw na nowej mapie, epickich akcji z ekipą i dużo zabawy na trybie kreatywnym. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i niech moc będzie z tobą. O, dziękuję, dziękuję. Nawzajem. Dobra, zobaczę sobie koszulencję. Okej, więc mam dwie koszulki z tym samym naddukiem, ale o innych kolorach samej koszulki. Bardzo fajne. To jest oczywiście to Graffiti GG. To jest ten drugi wariant. Jedną koszulkę zostawię dla siebie, ale zwycięzca będzie mógł wybrać kolor. Obie koszulki są w rozmiarze L. Jednego Funko Popa też rozdam, ale to na koniec. Do całości dołączę też naklejki. Tej oto niebieskiej kici. I Funko Popy. I też jest kolejna rzecz z Gwiezdnych Wojen, ale fajnie. Mamma mia. Funko Popów z Fortnite mam dużo. I jeśli dobrze pamiętam, tego Funko Popa też mam. I wielkie dzięki za jeszcze Funko Popa Kylo Rena. Zobaczcie sami, Kylo Ren jest kozacki. Figurka disco specjalistki też jest niezła. Ponieważ figurkę tego skina już mam, jest ona do rozdania. Ale to też na koniec. Supreme Leader, bardzo fajne. Ja tych Funko Popów nie wyjmuję z pudełek, myślę, że w ten sposób są bezpieczniejsze w moim pokoju. Okej, więc te wypełniacze mi się nie przydadzą, ale przykuły one uwagę Luni. Okej, co tu znajdziemy? Tu jest oczywiście sam droid z LEDami, ale Billa. Pudełko jest gotowe do otwarcia. Wow, to jest rzeczywiście ten droid! Czuć to, że jest wytrzymała ta Billa. No i się wspaniale trzyma. Okej, odpalmy to. Dobra, wszystko wypakowałem. I teraz tę Billę trzeba podładować. To potrzebuje jeszcze kolejnej chwilki. Ładuje się. Ten droid jest super. Poza tym, że ładnie się prezentuje, możemy nim sterować i działa tak samo jak w filmach. Na telefon trzeba pobrać apkę. Jest ona pełna różnych funkcji. Droid może robić różne emotki typu tak i nie. Droidy możemy też manualnie sterować, ale trochę ciężko się to robi nagrywając. Na szczęście ten droid ma tryb patrolu. W tym trybie sam sprawdza teren i daje znać, jeśli kogoś zauważy. Można też posterować droidem w rzeczywistości rozszerzonej. Gdy my przemieszczamy się po imperialnej bazie, droid na swoim miejscu porusza się, jakby tam był. Ogólnie z tym droidem jest dużo zabawy, a reakcja innych, a tym bardziej zwierzątek, jest bezcenna. To jest moje stanowisko, by the way. Droid będzie czuwał nad moją myszką. A Kylo Ren trafia w szeregi Funko Popów. Na Funko Popy przygotuję kiedyś specjalne miejsce. To tymczasowy składzik figurek. Teraz, jak wziąć udział w konkursie? Wystarczy napisać komentarz, w którym napiszecie, co wolicie wygrać. Zwycięzców konkursu poproszę o numer paczkomatu. Podsumowując, jestem bardzo zadowolony. Droid jest supi, koszulki są supi, figurki oczywiście też są supi. Dziękuję. Do zobaczenia w busie bojowym!